mamy tutaj możliwość zobaczenia faktycznie najnowszej technologii z branży obróbki materiałów. Akurat wybraliśmy ten obszar, gdyż on jest zgodny ze specjalizacją inteligentną Polski numer 14, czyli automatyzacja i robotyka procesów technologicznych. No i myślę, że na bazie tej specjalizacji można znaleźć przyszły rozwój powiatu tureckiego, alternatywa dla tego przemysłu paliwowo-energetycznego. Duża część pracowników również w tej branży paliwowo-energetycznej ma wykształcenie mechaniczne, okołomechaniczne i szybko możemy przekwalifikować, przygotować pracowników do nowej branży. A branża, jak słyszeliśmy od prezesa, jest bardzo rozwijająca się, daje możliwość zarobienia dobrych pieniędzy i jest jak najbardziej dla nas osiągalna przy wsparciu interwencji rządowej i władz regionalnych, a zwłaszcza w kontekście tej inicjatywy Komisji Europejskiej dla regionów, które transformują po węglu. Myślę, że przyszłość być może będzie oparta właśnie w tej przestrzeni. Podwykonawstwo dla przemysłu lotniczego, podwykonawstwo dla przemysłu motoryzacyjnego. Mamy blisko Wrześni, mamy blisko Kalisz, które jest w Dolinie Lotniczej. Kooperacja jak najbardziej możliwa, być może nowe kontrakty, nowy zakład. I to jest, uważam, ta szansa dla tych młodych uczniów, którzy są teraz w szkołach, ale również dla osób, które już są na rynku pracy i chciałyby zdobyć nowy fach, nowe wykształcenie i odnaleźć się w tej branży szeroko pojętej obróbki materiałów. Jaką wartość ma to wyposażenie? To te maszyny, dwie, które tutaj widzimy, to jest wartość ponad 1 000 000 zł, czyli pokazuje, że to jest najnowszy sprzęt, najnowsza technologia. Zresztą tutaj z dzisiejszej prezentacji wynikało, że tylko 17 ośrodków szkół średnich posiada w Polsce tego rodzaju rozwiązanie. Myślę, że to jest stanowczo za mało, bo tego powinno być więcej. Jak mieliśmy tą mapę Niemiec i te punkty szkoleniowe, to tam było aż gęsto. No tutaj widzimy, że nie ma takiego zagęszczenia, ale co ciekawe, jest to oczywiście w synchronizacji z lokowaniem zakładów w danej branży lotniczej, motoryzacyjnej i myślę, że Turek tutaj też się znajdzie w tej przestrzeni. Chciałem jeszcze raz podkreślić fakt dołączenia przez Zespół Szkół Technicznych w Turku do elity szkół technicznych i politechnicznych w Polsce poprzez to, że pracownia została wyposażona w najnowocześniejsze maszyny służące do obróbki skrawaniem. Dzięki właśnie wyposażeniu w te nowe maszyny zakład Zespół Szkół Technicznych w Turku będzie szkolił zawodowców bardzo potrzebnych na polskim rynku, na których jest niesamowite w tej chwili zapotrzebowanie. Cóż jeszcze można powiedzieć? Maszyny są produkowane zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym się znajdujemy. Są produkowane w Pleszewie w firmie Famot, która należy do koncernu DMG MORI. Koncern zatrudnia na całym świecie 12 tysięcy pracowników. Ponad 5% pracowników zatrudniamy w Polsce. Firma Famot, która te obrabiarki produkowała, produkuje 1200 obrabiarek rocznie z planami podwojenia produkcji w ciągu 3 kolejnych lat. Jesteśmy też od wielu lat zdobywcami nagród związanych z eksportem produktów, albowiem ponad 90% produkowanych obrabiarek w Pleszewie jest wysyłanych za granicę. Jaka technologia została zastosowana w tych właśnie obrabiarkach? Jeżeli chodzi o maszyny, które tutaj Państwu dostarczyliśmy, jest to frezarka do pięciostronnej obróbki CMX50U, a za nami, za moimi plecami stoi tokarka CLX350, która, jak sama nazwa wskazuje, służy do teczenia, do produkcji elementów podłużnych. Są to bardzo popularne maszyny na polskim rynku. I generalnie dzięki tym maszynom rzeczywiście osoba kształcąca się, mająca z tą maszyną do czynienia podczas całego procesu szkolenia, kończy szkołę i korzystając z maszyny takiej samej, z którą potem spotyka się w przemyśle, nadaje się, czy jest w stanie pozyskać bardzo dobrze płatną, perspektywiczną, ciekawą, aczkolwiek bardzo wymagającą pracę.